Witam w kolejnym odcinku Wiedzy Wideofana, legendarne dystrybucje wideo w czasie ery kaset VHS. Dzisiaj kolejny odcinek. Zapraszam. Dzisiaj omówimy o dystrybucji Warner Home Video. Zacznijmy od lat 80. Prawdopodobnie to są lata... początek lat 80. Powstała taka dystrybucja o nazwie WCI Home Video. To była pierwotna nazwa tego gimbusy. Na pewno nie znają, może wy też nie znacie. Tak wyglądała okładka, zaraz wam pokażę. Tak to wygląda. Tak to wyglądało. No i tak, proszę Państwa, tak to wyglądała ta okładka. Bez fragment, nie mam rewersu. No. No i tyle, tak wygląda. Kolejno zostawiono to logo, ale pojawiła się nowa nazwa. Warner Home Video, który zadebiutował prawdopodobnie lata 82-85 to logo było. Tak oto pokażę, jak wygląda ten logotyp. Tak wyglądał logotyp w 82 roku. No. Proszę zobaczyć, no. Może był kiedyś cały lat, no nie wiem. Była też japońska sekcja Warner Home Video. Tak to wyglądało. Tak, to było Warner Home Video Japonia. Nie wiem, jaka była wtedy dystrybucja, ale może Warner Home Video Japonia. To były takie przykłady. W latach 85-97 bardzo długo była ta kultowa plansza Warner Home Video. Tak to wyglądało. Dobra. Został ten znak, a zastępowało słynne logo WP, które oczywiście znacie. To była tarcza. Pierwsza propozycja to oczywiście wersja z Korei, bo w Korei przyniesiono prawdopodobnie dystrybucję Warner Home Video, tą misję dla SKC, takiej firmy, która produkowała puste kasety VHS i oczywiście też robili kasety z filmem, tylko dla osób z Korei Południowej. Tak to wyglądało, tak logo wyglądało. Do kolejną dystrybucją, którą chciałem wymienić, to Argentyna. W Argentynie Argentina Video Home lub nie daj Boże AVH, przepraszam. No. W Grecji firmy z Warner Home Video miała firma Audiovisual Enterprises. No. To jest taka grecka dystrybucja, kiedyś była. Lecimy dalej. Co to jest? Holandia czy Szwecji? Oczywiście sami. Co to pisze? Daniaku. Tak brzmiało chyba. Lecimy dalej. Tak wygląda brytyjska wersja kasety. No. Kolejne. Ameryka. To pierwsza połowa lat 90. Tak? A to wyglądało. No. Nie widzę rewersu. Tak wyglądała nasza polska okładka przykładowa.
To było tutaj tylko i wyłącznie nalepka z ostrzeżeniem. Oczywiście pierwszą polską dystrybucją, która produkowała filmy, była Warner Home Video, miała firma IDI, która bardzo krótko produkowała. Do którego roku, za chwilę wam powiem, zaczęli od 1989. Kolejne. A to jedna z ostatnich kaset tej firmy, Warner Home Video, która współpracowała z firmą ITI Home Video. Tak to wygląda. Tak naprawdę. Dobra. Kolejne. W 1994 roku, po rozpadzie firmy ITI, wprowadzono polską sekcję firmy Warner Home Video. Czyli oczywiście taka nazwa. Tak pierwsze logo wyglądało. I tu wstępny aktywny. Może kiedyś powiem sobie wstępniak. Dobra, a zresztą wkrótce to zrobię. Idziemy dalej. To była nasza kolejna, to w latach 96-97 jeszcze Warner pokazało nowe logo, ale jeszcze już mieli starsze logo. Taki przykład, a to jest nalepka brytyjskiej kasety. No niestety niektórych fotografii nie udało się starsze, to jest nalepka amerykańskiej kasety. Widać tu ostrzeżenie FBI, tak kiedyś tak wyglądało. No. A Frosty produkcją bajek filmów Warner Home Video miała firma Varus, miała także firma Most Video. No takie przykłady to są. Kolejne, oczywiście Warner Home Video, 97. Tak wyglądała amerykańska kaseta, tak? Tak, amerykańska. To jest nasza polska, użyto takiej niebieskiej wstęgi. No, a to jest brytyjski. No. Podsumowując ten odcinek, nasze kasety, jak i innych krajów, bo oczywiście przez wiele lat istniejące. Niestety w 2017 pojawiła się nowa nazwa Warner Home Entertainment. Już nie produkowało kaset VHS w 2006, ale pojawiły się płyty Blu-ray i DVD. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. Się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!